Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, zakwitły już pachnące miododajne akacje, a skoro tak, to znaczy, że wakacje już blisko, pora podsumowań roku szkolnego trwa. Witam więc w imieniu społeczności Szkoły imienia Chopina na drugim koncercie końcoworocznym. Witam bardzo serdecznie panią Katarzynę Basiak-Gałę, dyrektorkę Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego wraz z jej zespołem. Powitaliśmy Państwa bardzo refleksyjnie. Usłyszeliśmy dwie arie Giovanniego Battisty Pergolesiego ze Stabat Mater. To była aria Vidit sum dulcem natum, czyli widzi słodkie swe rodzone. Wykonała ją Weronika Osada. O, być może będzie lepiej. A teraz? Wykonała ją Weronika Osada, a sada ze śpiewu pani profesor Magdaleny Łukawskiej. Drugą arię wykonała Nikola Stawarz, sada ze śpiewu Magdaleny Miloż-Mabrowskiej. I to była również Pergolesiego ze Stabat Mater, aria Cuius anima fragmentem, czyli jakże w duszy jest zmartwiona, zasmucona, zachmurzona, aż ją poprzeszyła dreszcz. A wokalistką towarzyszyła oczywiście orkiestra kameralna Szkoły imienia Chopina pod batutą profesora Marcelego Kulaski. Następny w kolejności był przepiękny utwór Jana Sebastiana Bacha. To była aria na strumienkie z trzeciej suity orkiestrowej D-dur. Również oczywiście wykonana przez orkiestrę kameralną Moskwy. Proszę Państwa, to co usłyszeliśmy do tej pory, proszę sobie wyobrazić, że łączy się z tym pięknym akacją, ponieważ akacja to drzewo, które świetnie znamy z naszego polskiego krajobrazu, ale występuje niemal na wszystkich kontynentach, znana jest już od starożytności. I choć ma swoje zastosowanie w lecznictwie, w kuchni, to my skupiliśmy się najpierw na tej symbolice filozoficznej, symbolice egzystencjalnej, ponieważ w kulturze judeo-chrześcijańskiej akacja kojarzy się z nieśmiertelnością. Według Starego Testamentu arka, którą Noe zbudował, aby uratować ludzi i zwierzęta, wykonana była właśnie z drzewa akacjowego.
Co więcej, akacja i kwiaty są odbiciem dualizmu życia i śmierci człowieka, a w tym rozumieniu byłaby bardzo blisko związana z ludzkim losem. Być może to skojarzenie bierze się stąd, że korona cierniowa Jezusa podobno wykonana była z tego drzewa. Proszę Państwa, zanim chór wykona swój utwór, to jeszcze przypomnę, że na zakończenie tej pierwszej refleksyjnej części usłyszeliśmy oratorium Józefa Haydna Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu. Teraz przed nami chór, połączone dwa chóry Szkoły imienia Chopina pod dyrekcją profesora Marka Hamka i usłyszymy Antoniego Stańczyka Sanctus.
specjalizował się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Zajmuje się m.in. zagadnieniem łączenia muzyki i etyki. Myślę, że w tym utworze doskonale to można. Proszę Państwa, akacja daje podobno dużo energii. Pomaga zebrać siły i napełnia ochotą do pracy. Polecana jest tym, którzy czują zniechęcenie, są osłabieni, zbyt długo się zastanawiają, a także przypuszczają dobre okazje. Poczujmy się więc jako dobrej herbacie akacjowej i nie przypuśćmy dobrej okazji, by posłuchać kolejnych wykonawców. Przed nami Ewa Ponicht z klasy klarnetu profesora Tomasza Bolka, która wykona Witolda Tusowskiego, preludia taneczne, część pierwszą, drugą i trzecią. Ewa w tym roku szkolnym zdobyła wyróżnienie na 13. Międzynarodowym Konkursie Instrumenty Dente Centrum Edukacji Artystycznej i zajęła drugie miejsce na pierwszym Śląskim Festiwalu Klarnetowym w Katowicach, podobnie na pierwszym ogólnopolskim konkursie instrumentów dente w Żyradowie. Przed Państwem Ewa Ponicht.
To była Ewa Polin przy akompaniamencie na profesor Klaudii Syrut. A przed nami Wiktoria Mysza z klasy skrzypiec profesora Antoniego Cofalika, która przy akompaniamencie profesor Anny Domek-Dańty wykona Pawła Sarasate introdukcję i tarantelę opus 43. Wiktoria w tym roku szkolnym zajęła trzecie miejsce na czwartym międzynarodowym konkursie skrzypcowym Witold Rubicki in memoriam Żywcu. Drugie miejsce na 22. międzynarodowym konkursie muzycznym Zarewskiego w Łomiankach. Pierwszą nagrodę na pierwszym międzynarodowym konkursie Mistrz Miniatury 2023 w Poznaniu oraz drugie miejsce na pierwszym ogólnopolskim konkursie instrumentów smyczkowych Pizzicato Online w Krakowie. Proszę Państwa, Wiktoria Mysza.
Thank you.
Teraz czas na marimbę. Usłyszymy utwór japońskiej kompozytorki, instrumentalistki Keiko Abe. Będą to wariacje na tematy japońskie. A wykona ich dla nas Wojciech Klag z klasy profesora Leona Olejniczaka. Proszę Państwa, Wojtek w tym roku szkolnym zajął drugie miejsce w 14. ogólnopolskim konkursie perkusyjnym imienia Lewackiego w Toruniu oraz zajął pierwsze miejsce na konkursie w Słowenii. I proszę uwagę, zdobył tytuł laureata w Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych w kategorii klas przedmaturalnych. Do tego konkursu z kolei przygotowała go pani profesor Hortensia Rankowska. Przed Państwem Wojciech Klag. Thank you.
dobrze słyszeliście, mówiłam o tym konkursie, o olimpiadzie wiedzy chemicznej. On był przeznaczony dla w kategorii klasy przednaturalnej. Wojtek jest w klasie pierwszej, więc jest bardzo przekonany. Teraz przed nami Jarena Teresocka z klasy trąbki profesora Tomasza Ślezakczyka i wykona Tomaso Albiniego koncert na trąbkę G-moll, część pierwszą i drugą, akompanuje jej pani profesor Anna Nowak-Dańka. Jarena Teresocka.
japońska forma zadawka, której utwór zaczęliśmy wcześniej. Byłam szczęśliwa, a marimba była ze mną. Byłam samotna, a marimba była ze mną. Byłam smutna, a marimba była ze mną. Tym razem usłyszymy kompozycję Astora Piazzolli, Roma Portema, w wykonaniu Dawida Tosia z klasy marimby profesora Pudoła Ogieńcza. Dawid Tosia.
przed nami litewski kompozytor, pianista, dyrygent i pedagog zmarł w 1972 roku, którego kompozycja Temat z wariacjami teraz przed nami, Walis Variomas, tak się nazywa. A wykonał to utwór Dominik Żmuda z klasy Puzonu profesora Arkadiusza Wala przy akompaniamencie profesora Jarosława Dudek. Zapraszam. Thank you.
Thank you.
trasy akordeonu profesora Wiesława Kupata i wykona dla nas utwór duńskiego kompozytora i pianisty zmarłego w 2005 roku, Nilsa Wilgo-Bertsona, In the Zoo, opus 164. Usłyszymy promenadę oraz kolejne części Skruś, Słoń, Małpy. Proszę Państwa, Karol w tym roku szkolnym, w kwietniu w zasadzie, zdobył drugie miejsce na międzynarodowym konkursie akordeonowym w Ostrawie oraz wyróżnienie na 20 gorlickich konfrontacjach akordeonowych. Przed Państwem Karol Michalak. Thank you.
rzekł na momencie profesora Jarosława Dudy. Thank you.
składzie Jaryna Brysocka, Teisa Śniegowska, Grzegorz Zadach, Trąbki, Małgorzata Szczepara, Filip Domiec, Paweł Pijanka, Waldornie i Karolina Jung, Dominik Żmuda, Muzony. To jest zespół, który pracował pod kierunkiem profesora Adama Kozłowskiego, który specjalnie opracował dwa utwory, jakie teraz usłyszymy. To będzie kancona personelu numer 4 Giovanniego Gabriela, wenecki kompozytor i organista przełomu XVI-XVII wieku oraz na koniec utwór, który Państwo na pewno doskonale znacie w polskim przekładzie Mam tę moc. Jest to piosenka oscarowa z disneyowskiego filmu Frozen, napisana przez parę Kristen Anderson Lopez i Robert Lopez w oryginale Let It Go. Przed Państwem wspaniały zespół pod kierunkiem Adama Kozłowskiego.
a nasi uczniowie i nauczyciele zbierają już owoce swojej ciężkiej pracy. Jedno i drugie oczywiście ku naszej rozkoszy. Proszę Państwa, kwiaty wakacji nie tylko pięknie pachną, kilka współczujemy, ale też wspaniale smakują. Można z nich przyrządzać konfitury, dodawać do sałatek, deserów, spożywać w cieście naleśnikowym, ale uwaga, tylko kwiaty są jadalne. Wszystkie pozostałe części tej rośliny zawierają się na toksyny. Kończąc tak naprawdę dzisiejszy koncert i opowieść o wakacji, w nadziei na zbliżające się wakacje, życzę Państwu dobrego lata, które już wkrótce. Gdyby jednak pogoda się popsuła i przytrafiło się komuś przeziębienie, to proszę pamiętać o herbatce akacjowej lub syropie, podobne świetnie na kaszę. Bardzo Państwu dziękuję.